It's me, Bonnie. A to jest film właśnie z Five Nights at Freddy's. Dawno nie nagrywałem tej gry, ale to jest pora. Pora na powrót. O kurczę. O ja. No tak. I właśnie widzowie, tutaj, to ja pamiętam, zaś po prostu nostalgia. Tutaj trzeba było, pamiętam, powiem wam, że na to jestem ja. Jest cika, która wdzieliła to dużo. O, jest, właśnie, o. To wyłączę, bo już jest... Of course. A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering the damage or occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free-roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day, too. But then there was the bite of 87. Yeah. No, właśnie. It's amazing to think about your body without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters... if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices. Especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth that pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first they should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Wracając, powiem wam, że jak pamiętam FNAF-a, to głos oczywiście udzielił nie kto inny jak Scott Cawthon. Teraz, za niedługo, w lipcu, będzie mieć 49 lat. I oby tak dalej. Więc minęło tyle lat, dużo już wiemy, ale nie aż tak, jak na przykład, tego to nie zapomnę, po prostu, o, wiadomo, nie ma. I tak, Freddy, czyli
Kaczka nie ma oczywiście. A ja wiadomo kto. Bonnie. Gdzie jesteś, kurczybyku? O, tutaj. Ja oczywiście. Oh, yeah. Było słychać. O, ja. Oh, jak piękny to był czas. Ja, jak to było pięknie. Ale wracając, taka ciekawostka. Mój znajomy, kolega, nieważne, Luka, to miał pseudonim Fox. Foxy, Foxy, ja już sam nie wiem. Ale powiedzmy, że miał tego z Foxy. Tutaj pamiętam, jak pamiętam, było, że tam był, który chciał wyrwać swoją głowę, Freddy. Tam był też Golden Freddy i potem się pojawiał. Jak wiem, tutaj będzie Chica. Tutaj nadal, tylko gdzieś tutaj, nie, jeszcze tu nie, ale gdzieś tutaj właśnie, o, proszę, rysunek, tutaj, no, wygląda, to wygląda jak troszkę Springtrap, oh yeah, to wygląda, oj nie, to troszkę wygląda. Nie, nie zrąbałem. Ale jak pamiętam, dużo osób to nagrywało. O! Nope. Jak wiem w ogóle, kliknięcie w nosa Freddy'ego. To było w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej. Ale już w City Location chyba nie. Ja już sam nie wiem, widzowie, po prostu. Czy w nowszych odsłonach jest? Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Nie, teraz w sumie, widzowie, o. O, proszę! O, Foxy. Jest ta... O, je... Bonnie, where are you? O, tutaj. Jeszcze on w ogóle tak... Nie no. O, teraz. Nie, poczekajmy. Nie no, teraz. To... Nie, teraz. Nie, teraz. Będzie, więc... Poczekajmy. Oczywiście. Aha, już koniec. Oj, no proszę. Ale naprawdę, jak wiem, to już dawno widzę, jak Freddy gapi się na mnie. To jest... Dobra. Nie, nie ma. O? A nie. Druga noc. To by byłoby na tyle, widzowie. Zmontowanie zrobił oczywiście Sonic. Link macie w opisie do jego kanału. Wyświetlicie jego kanał. To by byłoby na tyle, także yo!